Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, w summer vlogu i jest już co prawda wtorek, ja dopiero zaczynam tego vloga z tego względu, że wczoraj miałam strasznie słaby dzień i mi się nie chciało po prostu i w ogóle nigdzie mnie nie było. No, ale już przychodzę i słuchajcie, dzisiaj mam dzień wolny, bo okulista, więc jestem ciut zestresowana tym faktem, że będą mi tam dłubać przy tych oczach, no ale trzeba. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten tydzień, to nie mam pojęcia, co będę czytała. Wiem tylko, że chciałabym dokończyć te trzy książki. A co wyjdzie dalej, no to zobaczymy. Po pierwsze chciałabym dokończyć Langera, czyli książkę, którą rozpoczęłam w poprzednim vlogu. I tutaj jestem, słuchajcie, na 160 stronie i powiem wam, że to jest strasznie specyficzna książka. Ona jest mega krwawa, ona jest strasznie taka, no wiecie, znęcanie się nad dziećmi, zabijanie dzieci i nie tylko. Więc wydaje mi się, że to jest książka dla ludzi o naprawdę mocnych nerwach, ale mi się to podoba, w sensie ja lubię takie klimaty, ja w ogóle jestem fanką horrorów, bardzo lubię oglądać horrory, co prawda sama horroru nigdy nie obejrzę, ale z Mateuszem jak najbardziej, więc tak, więc to i w ogóle słucham tego w słuchowisku, które znajdziecie na audiotece, bo jest świetny. Dalej chciałabym dokończyć reportaż 11 września, czyli dzień, w którym zatrzymał się świat. I jest to reportaż właśnie, no jak sama nazwa mówi, o 11 września. I tutaj jestem jakoś tak w 1/3 chyba, bo to jest w ogóle bardzo ciężka książka emocjonalnie dla mnie. I ostatnią książką jest to Malibu płonie. Tutaj nawet nie pamiętam, w którym jestem momencie, bo nie używam oczywiście zakładki. Więc chciałabym też doczytać, więc to są trzy książki, które na pewno chciałabym skończyć, a jeżeli chodzi o to, co dalej, to zobaczymy. No, w ogóle poprzedniego vloga ucięło i to jest spowodowane tym, że nie wiem, najprawdopodobniej coś w renderze poszło nie tak, ja nie zwróciłam na to uwagi, szczerze. I jak wrócę do okulisty, to zrobię wam po prostu recenzję Półkróla, czyli książki, na której głównie skupiliśmy się w poprzednim filmie, no ale niestety tę końcową recenzję ucięło. Także ja piję sobie teraz kawkę mrożoną, nastawiam się mentalnie i psychicznie na po prostu fakt, że zaraz za godzinę dosłownie wyjeżdżamy do okulisty. No i tak, może jako dzielny pacjent pójdę sobie kupić jakąś książkę? Zobaczymy. Przychodzę jeszcze szybko wzmianką o Półkróla, ponieważ niestety z tamtego vloga zostało ucięte, nie wiem, coś w renderze mi się stało, że końcowa recenzja została ucięta. Słuchajcie, Półkróla opowiada historię króla, bardziej księcia, który niestety musi zostać królem. Dlaczego niestety? Ponieważ jego ojciec tragicznie zginął, jego później brat, który miał zostać królem, no i po bracie tak jakby hierarchia idzie, że on ma tym królem zostać. Niestety ma pewien defekt, mianowicie nie ma normalnej dłoni, tylko ma, wiecie, tylko kciuk i takiego jednego kikuta i przez to jest bardzo źle traktowany, to znaczy nie jest źle traktowany, no bo jednak jest królem. Ale wiecie, cały czas chodzą pogłoski, że on jest taki, siaki, że on na pewno nie da rady, że król jednak powinien wykazywać się dużą odwagą i tak dalej. No i został zaprzysiężony na tego króla i w pewnym momencie został zdradzony. Został zdradzony, kiedy wyjechał na pierwszą bitwę, został zdradzony przez swoich ludzi i trafia do niewoli. W tej niewoli wykazuje się ogromnym sprytem i wykazuje się ogromną inteligencją, przez co może tak jakby dalej działać. No i mniej więcej pierwszy tom polega na opowiadaniu tego, jak na samym początku, co dzieje się w jego myślach, co kłębi się w jego głowie właśnie na temat panowania, bo on nie chce być tym królem, on nie czuje takiej potrzeby, on nie wie, jak ma się zachowywać. W pewnym momencie stara się udowodnić tym wszystkim ludziom dookoła, że on będzie dobrym królem. Co jest charakterystyczne dla naszego głównego bohatera, to jest to, że on ma po prostu dobre serce, że on nie widzi w ogóle żadnego usprawiedliwienia i w ogóle żadnej potrzeby sięgania po miecz, że uważa, że rozmową bardzo dużo można rozwiązać spraw, no ale przez to również jest, że tak powiem, linczowany, że król nie może być miłosierny i musi trzymać twardą rękę nad swoimi poddanymi i tak dalej. W tej całej książce później, kiedy właśnie ten nasz główny bohater, on miał na imię Jarvi, trafia do tej niewoli, to właśnie dzięki temu
że jest bardzo wykształcony, ma bardzo dużą inteligencję, wie jak trochę manipulować ludźmi i tak dalej, wie co powiedzieć, to jednak w tej niewoli troszeczkę lepiej mu się żyje, jakby oczywiście to nie brzmiało. Mamy tutaj motyw statku, ponieważ głównie akcja rozgrywa się na statku. Mamy motyw właśnie tej niewoli, tylko ta niewola też jest opisana, że nie na zasadzie, dobra, poszedł do niewoli i koniec, tylko naprawdę bardzo duża część książki skupia się na tym, co, jak on w tej niewoli wygląda, jak on w tej niewoli to wszystko przeżywa i tak dalej. Bardzo również ciekawą bohaterką jest matka naszego głównego bohatera. Kobieta, której wszyscy się boją, kobieta, którą, wiecie, to ona jest takim właśnie hersztem nad wszystkimi i w ogóle w pewnym momencie zaczyna robić o niej legendy w ogóle jakieś, że ona jest taka wspaniała i tak dalej. Jestem bardzo ciekawa w kolejnych temach, jak będzie właśnie rozwiązany temat tej matki i w ogóle jak będzie rozwiązany kolejne losy. Tutaj tak jakby w tym pierwszym tomie tej fantastyki jest bardzo, bardzo niewiele. Natomiast wydaje mi się, że ona tutaj ma po prostu taki klimat właśnie Gry o Tron, z czego no, z tyłu nawet Martin, George R.R. Martin dał blerba. Bo tutaj mamy właśnie takie właśnie między rodami zdrady, zdrady takie dosłowne, że zdradza się, nie wiem, żonę, męża, ale i zdrady takie, że zdradza się swojego króla, wojownika i tak dalej, więc bardzo zimny, ciężki klimat, bardzo dużo opisów, wiecie, niestety wyrządzonego zła, ale też bardzo dużo opisów w takich sytuacjach, że będzie lepiej, że będzie dobrze, że on sobie poradzi. Także ja Wam polecam, ja uważam, że to nie jest na pewno fantastyka dla osób 14+, bo to właśnie te opisy mordu, opisy takie ciężkie, jakichś krzywd wyrządzonych, no to ja tutaj bym dała raczej 16+, niż 14+, ale jak na początek z fantastyką, to jest naprawdę bardzo fajna książka. Jeżeli chcecie na przykład Grę o Tron, a boicie się sięgnąć po Grę o Tron, to Pół Króla będzie dobrą książką na to, żeby zabrać się po prostu jako pierwszą i żeby zobaczyć, czy te wszystkie właśnie rody, dużo postaci, dużo bohaterów Was po prostu nie przytłoczy. Także tutaj chciałam tylko tak domówić, a teraz zapraszam Was do oglądania tego vloga. Kochani, witam Was w środę. Właśnie skończyłam pracę, 5 lipca. W ogóle dzisiaj są moje imieniny. Super. Mają przyjść do nas znajomi, więc ja teraz szybko muszę uporać się z tą kupą prania i muszę odkurzyć. I wiadomo, ogarnąć się i tak dalej. No i co? I słucham Langera. W ogóle strasznie dziwne to jest. W sensie to jest opowieść właśnie o seryjnym mordercy. No i spotyka Ninę. Ninę, która zmienia jego życie. On się w niej tak jakby zakochuje i w ogóle oni sobie tam żyją. A ogólnie to, co się dzieje w tej głowie Langera, to jest wow. I teraz właśnie do tych czynności będę sobie chciała skończyć autopsję Tess Gerritsen, bo jeszcze jej nie skończyłam, a już niedużo mi zostało, także skończę autopsję i później będę kontynuowała Langera. I dzisiaj zobaczymy, w ogóle przyszła mi książka, przyszła mi dzisiaj od wydawnictwa Relacja książka Małe Ogniska. Jak wiecie, ja recenzowałam dla Was książkę tej autorki Nasze Zaginione Serca i teraz dostałam właśnie kolejną jej książkę. Tylko już nie do recenzji, tylko tak jako w prezencie, bo Nasze Zaginione Serca bardzo mi się podobały. No, także biorę się za odkurzanie i ogarnianie prania. Thank you.
Langera. I czy ktoś może mi wyjaśnić, co działo się w głowie Remigiusza Mroza, pisząc to wszystko? W sensie ogólnie mega wciągająca książka i dobrze się przy niej bawię, jakby to nie brzmiało. Natomiast i jest strasznie mocna, naprawdę. Jak nie lubicie gwałtów, śmierci, molestowania. Nekrofilii na przykład. No to myślę, że nie jest książka dla was. W sensie mi się podoba, bo ja lubię takie tematy. W sensie ja bardzo lubię thrillery, kryminały, horrory. Więc na mnie to jakoś tam super dużego wrażenia nie robi, ale teraz w momencie. Teraz słucham, bo słucham tego w słuchowisku. Jestem na 5. odcinku, jakoś w połowie. I po prostu what. Dzisiaj skończę na pewno Langera. Słuchajcie, jest czwartek, godzina już 20:20. Ja dodałam właśnie post o Klubie Samotnych Duchów, więc zapraszam, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na moim Instagramie. Skończyłam Langera. I to była tak kosmiczna książka, w sensie ona mi się podobała, bo ona wzbudziła we mnie coś, co dawno książka we mnie nie wzbudziła, a chodzi tutaj o dosłowne zamykanie oczu, bo głównie tę książkę słuchałam, bo jest audioserial, więc już w ogóle się w tym, tak wiecie, te dźwięki i tak dalej, że wiecie, zaciskałam oczy, że robiłam niestworzone miny odnośnie tego, co ten Langer w ogóle robił, co on miał w głowie. Tak jak wam chyba wcześniej wspominałam, no tutaj ewidentnie książka dla osób o mocnych nerwach. I teraz tak, plan jest taki, że ja idę sobie teraz do wanny i będę sobie dzisiaj czytała Malibu Płonie. I dziś, na dzisiaj jest właśnie plan tej książki, żeby tę książkę skończyć, ewentualnie pójść z nią dalej i sobie posłuchać w audiobooku, bo zobaczymy, co tam po kąpieli będę robiła, ale właśnie chciałabym Malibu Płonie dalej kończyć. No, mam dużo tych, powiem wam, książek zaczętych, ale powolutku będę sobie je kontynuowała, bo chciałabym, w sensie, bo nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja czasami mam tak, że jak mam dużo tych książek zaczętych, to czuję się taka ciężka. Że z jednej strony to nic, że sobie zacznę kolejną książkę, ale z drugiej strony trochę mi głupio, że to robię. Więc chyba w tym tygodniu sobie pokończę te, które mam porozpoczynane, chociaż w jakiejś części. Dzisiaj właśnie postawiłam na Malibu Płonie, jutro pewnie będzie coś innego. Jutro też pracuję krócej, bo piątek, więc myślę, że będzie spoko. I jutro w piątek też idziemy do muzeum. Zobaczycie jakiego, mam nadzieję, że wam się spodoba i mi też mam nadzieję, że się spodoba. No, więc tutaj już wszczynamy w życie ukulturawianie się i tak dalej. Także tak, biorę Malibu Płonie i idę sobie napełnić wannę i sobie w tej wannie trochę posiedzieć. Słuchajcie, zaczynam właśnie część drugą i ogólnie nie porywa mnie ta książka, w sensie ona jest smutna, szkoda mi Niny, wiadomo, ale jakoś tak, no nie wiem, jak na razie chyba najgorsza z tych wszystkich Jenkins Reid, Taylor, tak, którą czytałam. Niby smutna, niby taka, wiecie, surfing, Malibu, ale jakoś szału na mnie nie robi. Nie wiem, no zobaczymy, co będzie dalej. Zaczynam teraz część drugą. Jestem na 250 stronie Malibu Płonie i powiem wam, to zostało mi już dosłownie tyle. I powiem wam, że no, podtrzymuję, nie? W sensie nie porwała mnie ta książka, więc na razie ją sobie zostawiam. Jutro ją dokończę, a teraz biorę się za książkę Wiktorii Slavik Book, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Cieniutka książka, są to baśnie, czerwona baśń. Tutaj chyba, w sensie wydaje mi się, że tutaj jest coś o a la czerwony kapturek, ale troszeczkę w takich słowiańskich wierzeniach, więc biorę się teraz do czytania. No Wiktoria tutaj słynie ze słowiańskości, także teraz sobie zacznę czytać po prostu tę książkę.
witam się z Wami w piątek. Plan na dzisiaj, ja już właśnie skończyłam pracę. Plan na dzisiaj to jest dokończenie trzech tytułów, mianowicie mamy tutaj autopsję, to jest Gerritsen, którą słucham w audiobooku. Jestem jakoś w połowie. Dalej Malibu płonie. Tutaj jestem na stronie 250, więc tylko tyle mi zostało. Oraz Czerwoną baśń Wiktorii. Tutaj jestem na 25 stronie dopiero, ale dzisiaj no, ona jest króciutka, więc będę ją kończyła. Także taki jest plan. Później z Mateuszem chcemy sobie iść na rowery, więc tak, a jutro muzeum. Także tak się plan prezentuje. Teraz idę prasować, ogarniać, a w słuchawkach będę miała właśnie autopsję. Przyjechaliśmy sobie rowerkami o siup na taki mini piknik, a bardziej w sensie nic nie będziemy jeść. Mamy tylko picie i sobie będziemy chillować i ja będę czytała sobie, a bardziej kontynuowała oczywiście w takich okolicznościach przyrody książkę Wiktorii. Ja mam tutaj pewnego apel do Wiktorii, Slavic Book. Zniszczyłaś po prostu moją wyobraźnię na temat czerwonego kapturka. Bo to jest właśnie historia bardzo mroczna właśnie czerwonego kapturka, ale świetna, jest naprawdę. Ten klimat niesamowity. Witam Was w sobotę. My się właśnie szykujemy, jest już prawie 14, idziemy do Muzeum PRL-u i strasznie się jaram, że po prostu zaczynamy chodzić po tych muzeach, bo no, mieszkając w Warszawie jednak jest ich mega, mega dużo i wiecie, wyprowadzając się stąd kiedyś w przyszłości, nie chciałabym mieć poczucia, że nic tutaj nie zobaczyłam, więc strasznie się cieszę, że zdecydowałam się na tę serię, że będziemy chodzić po tych muzeach, jak nie tutaj w Warszawie, to w jakimś innym mieście. No i dzisiaj właśnie przystanek PRL. Jeżeli chodzi o same książki, to wczoraj byliśmy też w nowym miejscu w Warszawie, w którym nigdy nie byliśmy. Jak on się, Mateusz, nazywa? Nocny Market? Tak, Nocny Market i to jest ogólnie taka długa alejka przy samej Warszawie Głównej, przy stacji Warszawa Główna i tam po prostu jest mnóstwo takich, wiecie, budek z jedzeniem, ale to nie są takie zwyczajne budki, bo tam po prostu wystawiają się takie restauracje stacjonarne, które możecie bardzo często w Warszawie zobaczyć. Nie jestem jakoś super tanio, więc fajnie też jest to, że tam nie ma jakoś super dużo ludzi, plus no to jedzenie jest naprawdę na mega wysokim poziomie. Mateusz wczoraj sobie wziął jakąś, wiecie, zupę z jakimiś owocami morza, coś tam. Ja wzięłam frytki z wołowiną, wołowina to krowa, z wołowiną i w ogóle z jakimś takim super ekstra sosem serowym, no pyszne. No, więc za dużo wczoraj nie poczytałam i dzisiaj nie wiem też jak wyjdzie z tym czytaniem, bo strasznie dużo rzeczy muszę zrobić, właśnie idziemy do tego muzeum, później muszę nagrać filmy, zmontować je, bo jutro jedziemy do rodziców, muszę zmontować tego vloga, no ale tak, ale cieszę się, że już będziemy wychodzić. Mateusz, wychodzimy? Myślę, że tak. Wychodzimy. Przychodzę do Was opowiedzieć Wam troszeczkę o muzeum. Jak widzicie, tym razem wybrałam się do Muzeum PRL-u, które znajduje się
na ulicy Pięknej w Warszawie, czyli inaczej na Placu Konstytucji. Za dwa bilety normalne zapłaciliśmy 56 zł, więc wydaje mi się, że naprawdę bardzo spoko. Jest to muzeum, które idealnie sprawdza się na szybki, jeżeli nie macie na przykład czasu w Warszawie, zostały Wam 2-3 godziny w pobycie, to tutaj idealnie się to sprawdzi, bo nam obejście całego muzeum zajęło około godziny. Wiadomo, można było dłużej chodzić, jakbyście chcieli przeczytać każdą jedną tabliczkę, ale na takie wejście, zobaczenie, to myślę, że spokojnie godzina Wam wystarczy. Na mnie największe wrażenie zrobił pokój, który kiedyś był właśnie tak jak w PRL-u, właśnie ten cały wystrój i tak dalej. Też niesamowite jest to, że jednak mimo wszystko, że ja w PRL-u się już nie wychowywałam, to niektóre te rzeczy bardzo, bardzo kojarzę od babci, od dziadków, czy na przykład nadal od rodziców, tak? Więc naprawdę fajnie się to oglądało, a drugą największą dla mnie atrakcją był sklep, gdzie można było kupić lody Bambino, które po prostu uwielbiałam kiedyś. One chyba są już teraz nieprodukowane, ale bo ja po prostu nie mogę ich znaleźć nigdzie. Gumy kulki, no bardzo dużo tych takich, wiecie, orężady, te takie otwierane, gdzie butelkę trzeba było zwracać. Więc naprawdę świetnie się bawiłam w tym muzeum, mimo że to są lata, w których ja już nie żyłam, to gdzieś tam te niektóre rzeczy się jednak właśnie w domu rodzinnym czy u dziadków przerzucały i widziałam je. Też maluch oczywiście był, połowa malucha, można było sobie do niego wejść, sobie zrobić zdjęcie. Dużo motoryzacji, dużo o sporcie. Oczywiście na samym początku też było bardzo smutno, ponieważ był przedstawiony tak od tej strony politycznej, jak ten PRL wyglądał. No ale tutaj później na kolejne rzeczy tak jednak cały czas się uśmiechałam i cały czas fajnie było to wspominać. Zdjęcia powysyłałam rodzicom, to też właśnie tak mówili, że no tak właśnie było i tak dalej, więc jak przyjadą kiedyś do mnie rodzice tutaj do Warszawy, to na pewno ich wezmę i polecam Wam bardzo to muzeum, bo jest naprawdę świetne, szybkie, sprawne, bardzo estetyczne, bardzo dużo rzeczy jest, no i nie jest takie drogie, jakby się wydawało. Także ja naprawdę polecam. Bardzo dobrze się z Mateuszem w nim bawiliśmy. No i co? No i to tyle. Polecam. Kochani, udało mi się dokończyć wczoraj dwie właśnie te oto książki. Jeżeli chodzi o Malibu Płonie, to... No, powiem Wam, że szału na mnie to nie zrobiło. Uważam, że jest to najgorsza niestety książka Taylor Jenkins Reid, ale ogólnie jest w porządku, wiecie, to jest właśnie taka typowa książka na to, na plażę, na wychillowanie sobie. Tak jak mówię, no ja miałam dosyć wysoką poprzeczkę przez pryzmat tych dwóch poprzednich książek, ale mam jeszcze jedną książkę tej autorki i na pewno ją przeczytam, także tak. I drugą książką jest to Autopsja, czyli piąty tom serii Rizzoli i Isles, i tutaj mamy historię po prostu no już dalszą, dużo dalszą. Myślę, że nie mogę Wam powiedzieć głównie o co chodzi, bo to byłby ogromny spoiler, jeżeli ktoś nie czytał pierwszych tomów. Natomiast była spoko, ale nie robiła na mnie szału. Gorszy był Sobowtór, a Autopsja idzie na kolejne, tak jakby od końca miejsce. Także słuchajcie, mi się udało przeczytać te książki, udało mi się przeczytać jeszcze w tym vlogu chyba, nie wiem, już nie pamiętam jakie, ale na pewno Langera, byliśmy w muzeum i tak dalej. No, także słuchajcie, ja już kończę dla Was tego vloga. Idę go montować, żeby jutro Wam go dodać. No i co? Jutro zaczynam kolejny Summer Vlogs i będę czytała bardzo, bardzo fajne książki. No, więc tak. Dzięki za oglądanie. Widzimy się już jutro.